Cześć, z tej strony Zmieczek. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Dragona. Jest to kolejny odcinek z przebijania gildii. Mam dzisiaj naprawdę przygotowałem bardzo dużo TNT na przebijanie, za co chciałbym podziękować właśnie osobom z live'a, które po prostu dawało mi te TNT. Uzbierając właśnie tyle, mam do tego 6 rzucanych. Jeśli dobijecie tutaj 100 łapek w górę, rozlecję wam w kolejnym odcinku Bacona, który odcinek się pojawi najprawdopodobniej w sobotę, więc musicie wyczekiwać. I co? Dobra, może sobie jeszcze tutaj odbiorę premium case'y. Okej, mam dwa. Jakieś bujeczki. No i co? Co mi dropło? O, trenczyk dwójka i trzy kobyliksy. Dobra, więc ja się widzę z wami za chwileczkę. No i co? Elo. Dobra, więc witam was po przerwie. Znalazłem tutaj właśnie gildię do przebijania, gildię Sand. Chciałem się wbić tutaj nimi dorzucanych, no ale jak widzicie mają strasznie dużo tych stoniarek, więc no po prostu spróbuję się do nich wbić od podziemi, więc... No ja się z wami znowu żegnam na chwileczkę. No i widzę się z wami za chwilę. Elo! Więc okej, witam was już w spokojnej przerwie, która nam spodobała po prostu to, że musimy się tutaj wkopać. Więc tutaj przygotujmy platformę już do robienia armatki. Będziemy się wbijali standardową highplayóweczką. Dzisiaj w odcinku Andrzej będę przyspieszał, żeby on po prostu nie był taki nudny, abyście widzieli po prostu przebijanie. No i co, zróbmy sobie może pierwszą armatkę. Muszę sobie jeszcze tutaj zamienić, wezmę TNT z Endera. A odłożę ten mieczyki. Jeśli się wbijemy do środka, dobra, zobaczę czy oni są online. Był jeden typek, o, nie ma żadnego, dobra, no trochę lipa. Myślałem, że się pobiję trochę z nim, ale dobra. Jeśli wbije się do środka, użyję właśnie rzucanek do jakichś pokoi, żeby po prostu się tam dostać. No i co, jestem na poziomie 22, więc myślę, że będzie całkiem spoko. No i myślę, że no mieli jakieś fajne itemki, znaczy fajne. Nie wiem, co może tutaj fajnego. Może jakieś TNT pochowane po skrzynkach, żeby właśnie było na następnym odcineczki. O, ale elegancko leci, kurczę. Podoba mi się to, że jestem na wersji 1.8, a TNT działa z wersji 1.7, czyli jeśli robisz hyperlujówkę, to ona leci prosto, a nie kurde leci jakby, nie wiem, napierdzielała węgorza czy cokolwiek. No i to dobra, elegancko. Teraz mi nie łapkę, że znaczy gdzie ja tutaj już jestem. No, prawie że jesteśmy tutaj pod ich fosem, tak jakby, znaczy oni tam nie mają fosy, mają tylko tam wykopaną na 10 kasteczek, nawet nie. Kurczę, rozwaliłem mi tutaj platformę, a nie, 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 jest tutaj. Okej. Mam nadzieję, że nie zużyję za dużo TNT na tą wbitę, żeby po prostu było na kolejne, czyli na ten sobotni filmik. Nie wiem, czy na początku dodałem, czy nie, ale nie pamiętam. Żebyście wygrali Bacona, to no właśnie musicie tutaj zdobyć 100 łapek w górę. Znaczy, zdobyć. Dobić 100 łapek w górę. To będzie bardzo ciężkie, no ale też trzeba sobie pracować na Bacona. I napisać swój nick w komentarzu. Ale to tam. Musicie po prostu poczekać, aż będzie 100 łapek. No i co, dobra. Wbita jak na razie idzie elegancko. Zobaczmy sobie tutaj infosan. Czy ktoś mi się tutaj wkopie? Czy mam się kogoś spodziewać? No nie. Zobaczmy tutaj jakiegoś niespodziewanego rywala, który będzie bronił swój kuboid. Okej, dobra, więc tutaj leci. Kurczę, słabo, że jest taki mały render, muszę tutaj podbiegać. Okej, tam już mam jakieś opsa, no już jest jakiś pokój. O, no i co, mam nadzieję, że kurczę, będą mieli coś naprawdę. Okej, tam już jest ten pokój właśnie z opsa. Zobaczmy, czy teraz tam pierwszą armatą tutaj od razu w niego trafię. No, kurczę. O, elegancko. Ja muszę trochę wcześniej odpalać to. Dobra, jestem trochę przeziemiony, więc kurczę, nie trzeba się za głos. I też was zapraszam na live'y. Live'y są praktycznie codziennie. Gdzie gram z widzami sobie na Dragonie, bo nie ma żadnego innego serwera godnego, gdzie można grać. A, bo właśnie tam ostatnio na live'ach sobie budowałem zamek na Dragonku, więc jeśli ktoś byście chciał przyłączyć, no to zapraszam na live'y, zostawić dzwonek, żeby wiedzieć, kiedy one są po prostu. No i co? Dobra, mam nadzieję, że ten ops tam rozwali się, kurczę. Trochę lipa, jakby się musiał walić tym opsem. O, elegancko, kurczę. Co? Widzę, że oni mają tam cały kuboid z opsa, więc... No, nie będzie za kolorowo. Właśnie chciałbym jak najwięcej rozwalać z armatek, żeby nie marnować tego rzuconego TNT. Ale zobaczymy. Oj. Chyba coś źle poleci, bo coś to TNT się zlagowało. No właśnie. Kurczę, zlagowało się to TNT. Oj, a już jeszcze mi się ścięło. Dziwne, dziwne. Jeszcze dziwne się rzeczy dzieją. Dobra. Okej, niech to sobie leci.
Kurczę, no to w dół leci, nie, muszę chyba to trochę szybciej odpalać, tylko to muszę wyczuć tą armatkę. Nie jestem jakimś geniuszem armatkowym, ale myślę, że te przez te odcinki, które planuję nagrywać, czyli dwa razy w tygodniu sprzewiania, się opanuję jakieś tej armatki i urozmaicę to. Że będę próbuję zbudować jakąś ciekawą armatkę do następnego odcinka, ale no też nie wiem jak to wyjdzie, czy będę miał czas po prostu na coś kreatywniejszego. Dobra. Czy ktoś się od nich zlegował? Na razie nie wiem, czemu są takie lagi? Nie, mam 55, więc nie wiem jak to chodzi. Ale dobra. Teraz szybciej, teraz trzeba odpalić. Aha. O, ale dobrze by było, kurczę. No. Trochę lipa, że tego obsa tak sobie rozwala. Znaczy, słabo. Oj, dobrze rozwala obsa, ale... Myślę, że... Tyle tego obsa tam jest, o to mi chodziło. Dobra. Mam nadzieję, że te sandy się tutaj nie zalogują w 5, tyle ile jest w gildii. Jak już to jeden się pobijem tutaj, w miarę różne sandy. No, niech kurczę to wybucha. Gdzie oni tam mają stoniarki? Ojeju, ile oni tam mają koblarek, ojejej. No, będzie ciężko tam się dostać do środka, ale... Dla chcącego nic trudnego, jak to takie powiedzenie słynne. Pani od Polaków to też mówiła. Jak to miałem zagrożenia, no to... Aha, tak. Jak się postarasz, to zdasz. No, więc dla chcącego nic trudnego. O, elegancko, właśnie o tak chodzi. Tylko musiałbym strasznie mocniej po prostu tego obsa musiał rozdać, żeby to TNT leciało w te stołniareczki tam, żeby po prostu je rozwalało. Tak na razie lipa. Dobra, zaraz czy teraz to leci dobrze. O! Ojej, czemu tak ścina? No nie, mam 500 FPS-ów, a ścina jakbym kurde grał na drewnie, to dosłownie. W ogóle jak chcecie to, nie wiem, możecie napisać, czy chcecie jakieś losowania VIP-ków, to wam postaram się jakiegoś ogarnąć. O, sztos, tylko kurczę, to TNT właśnie chciałem, żeby one tam do środka wlatywało. A, czy gdzieś mam tu wyjście? Aha. Zostałem bez wyjścia, czy muszę coś perełkę? Okej. Okay. No dobra, muszę czekać 20 sekund. To wam to przewinę po prostu. Okej, PvP już mi się tutaj skończyło. Witam się z wami ponownie, po kolejnym cięciu. Więc dobra. Tyk. Oj, fuck. Ale zwaliłem, ale... Ty. Ja to mam refleks, nie? Bez hitu. Ale dobra. Mam zaraz to trochę TNT. Dobra, kurczę. No chciałem, żeby strasznie, żeby to tam wyleciało do tego środka, czy ja bym musiał może tam tam armatkę już przesunąć, czy coś. Dobra. No. Bo ja się zaraz tutaj zamiast do środka, to wbiję obok. Ty, to jest grane. Może... Aha. No dobra, tu sobie wyjdę, więc git. Spróbuję tą armatkę zrobić o dwie krateczki w bok. Zobaczymy, czy to pyknie, czy nie. No, i zostawiajcie komentarze mordy, nie? Jak tylko, to zostawiajcie komentarzyki, jakieś tam kropeczki, nie wiem, cokolwiek, żeby po prostu aktywność podbijać, żeby te filmiki miały po prostu więcej wyświetleń. Naprawdę, chciałbym trochę ten kanał rozwinąć w jak najlepszą stronę do końca tego roku, tak na święta. Chciałbym zbić właśnie około 2000 subów, ale, no właśnie 2000 subów, ale... No szczerze to mam, czy mi się uda zbić te dwa koła subów. Tak w krótkim czasie. Ale wszystko jest możliwe. Taki prezencik na święta. Aha. Dobrze. No nie wiem jak tam twoja armatka, no ale chyba trochę nie pykła. Dobra. Kurczę, już się denerwuję, nie? Że strzelam. A to nie leci tak jakbym chciał, czyli tam do środka. No teraz może. No nie, no i znowu w dół poleciało, nie wiem co mam zrobić, kurczę. Nie, naprawdę się irytuje strasznie tym. Dobra, może to szybciej jakoś chcę. Raz, dwa, trzy, cztery. Zobaczmy, czy to może teraz jakoś leci, no. Zaczęło sufit, no to nieźle. Spoko. Nie wiem, już jest filmika, ile filmika. W filmiku tam nagrane, ale... kurczę. Myślę, że już około 10 minut jest.
Dobra, mam nadzieję, że teraz, kurczę, bo się denerwuje strasznie. Kurczę, nie no. To TNT na Dragonie momentami to jest dramat. Nie wiem, te sandy się nadal nie lagują. Ale to jest dramat, to jest TNT. I to jak laguje po prostu. Teraz chyba normalnie poleci w końcu. Dobra, niech to tam doleci. Tyk. No jest prawie dobrze, jest prawie dobrze. Jeszcze muszę chyba trochę szybciej odpalić to. Muszę wyczyć, będę liczył sobie po prostu sekundki. Więc dobra, teraz spróbujmy odpalić to po 2 sekundach. Raz, dwa. Dobra, zobaczmy jak to poleci po 2 sekundach. Nie no, spadł na dół. Dobra, czyli spróbuję to spalić po prostu po 1 sekundzie. Zobaczmy jak to będzie poleci po 1 sekundzie. Raz. I raz, no ale już widzę, że się zrąbię to TNT, bo tam podskoczyło. No właśnie, kurde. Strasznie wkurzające jest to, jak nie wiem, strzelasz sobie i nagle ci TNT podskoczy. Dobra, nie chcę wykorzystywać jeszcze tych rzuca... No nie wiem, znowu armatka się zjebała, bo... Nie wiem. Serwer postanowi, że mnie troluje. Wow, no... Świetnie. Naprawdę świetnie. Kurde, jak atomówka się ładuje. Teraz kliknę. No nie wiem, co zgramy, ale... Ale za kolorowo to nie wróży. O, teraz... No, w końcu coś się tam dzieje. Dobra, wiecie co, ja może... Wezmę te rzutanki. I jak razie w to ile będę miał? 9. Dobra, ewentualnie mogę jeszcze jedną rzecz do swojej rzucanej kienki zrobić, więc dobra, wyciągam perełkę. Jak oni tutaj mają to... W jaki najlepszy miejsce tutaj po prostu zbić, spróbować? Chyba tutaj, co? No chyba tutaj, żeby to jakoś spróbować rzucić. Tak. O! I chyba podwójnie rozwalił tą stoniarkę. Halo? O, właśnie, elegancko. I co teraz? Ty, no bo... To jest stoniarka. To jest stoniarka. Dobra. Ej, czemu to się zbugowało? A nie, dobra, wyleciało dobrze. I elegancki znowu podwójnie wyzwaliło. Ale gdzie tu mógłbym iść? Mają coś? Chyba nic nie mają. Tu jest jakiś pokoik. Pokój gracza Dominic. Moje Rafael. Kurczę, sprawdzę ranking Rafael. Podłoga EC. Fuck, to chyba gra. Tak. Aha, myślałem, że pokazuje topkę, dobra, więc... Rzućmy to tak jakoś. Kurczę, może to będzie tam. Coś tutaj jest ciekawego, jeszcze jakieś schodki są do góry. Jest coś rozwalone, jakieś skrzyneczki. Ale nic ciekawego nie ma, kurczę pieczone. Ja mam tutaj wyjście. Wyjdzie się tutaj, od tutaj. A tu w ogóle mogę na perłę rzucić. Ja pierniczę, patrzcie, nie zauważyłem. Tu mogę na perłę rzucić, tylko ja może poszukam, czy tutaj właśnie wbić na perłę. Wiesz, o, na przykład tutaj na perełkę, tyk. Widzisz, że nie marnąć TNT. Aha, to w ogóle było ze sobą połączone. Aha, okej, okay, spoko. Kurczę, no nic ciekawego tutaj nie ma w tym kubujdzie. Tu jakieś zajście? Nie, tu mają spad. Mają spady. O, dobra. Szczerze myślałem, że tu będę mieć coś ciekawszego. Po tym jak właśnie wyglądał ich zamek od góry. Znaczy zamek. Kuboid, który zbudowany. Ale się przeliczyłem. Więc co? Ja was żegnam z Kuboida Gildi Sand. No i prosiłbym was, żebyście zostawili łapkę w górę. Subika. I komentarzyk. No jeśli ktoś dotrwał do końca, to po prostu napiszcie koniec. No i co? Hello!